Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący tworzenia i walidacji metadanych NMT z wykorzystaniem edytora i walidatora metadanych dostępnych poprzez goportal.gov.pl. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego urzędu geodezji i kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, Prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Podczas ćwiczenia wykorzystamy aplikacje dostępne na stronie internetowej Geoportalu. Przeprowadzimy walidację, edycję i tworzenie metadanych w tym środowisku. Walidator metadanych umożliwia sprawdzenie zgodności i kompletności zapisów metadanych dla pojedynczego pliku XML lub paczki plików XML wczytanych w postaci pliku zip. Podczas ćwiczenia zostanie dokonane sprawdzenie zgodności metadanych pochodzących z projektu ISOK z profilem NMT. Po zakończonej walidacji zostanie wyświetlona zawartość pliku metadanych oraz będzie wykonany przykładowy nowy plik metadanych. Wykorzystując walidator metadanych, dostępny pod adresem internetowym validator.goportal.gov.pl, Możesz sprawdzać zgodność metadanych z profilem NMT. Aby sprawdzić metadane z profilem NMT wybierz w zakładce Profil NMT. Natomiast jako plik do wczytania z folderu ćwiczeniowego 0504 metadane wybierz metadane NMT ISOC. Kliknij Otwórz, a następnie Dokonaj walidacji metadanych. W wyniku walidacji metadanych walidacja profilem NMT została zakończona powodzeniem. Jeżeli chcesz dokonać edycji metadanych, które przeszły pozytywną weryfikację danych, możesz wczytać dane poprzez polecenie w edytorze metadanych: plik wczytaj. Wybierz plik metadanych NMT, kliknij i otwórz, następnie wybierz odpowiedni profil NMT. I przyciśnij przycisk dalej. W wyniku wykonania przetworzenia zostanie wyświetlony edytor metadanych z zakładkami zawierającymi informacje o pliku NMT. Pierwsza zakładka, metadane na temat metadanych, zawiera podstawowe informacje dotyczące pliku metadanych, wczytanych do edytora. Sekcja. Ta składa się z wielu podzakładek, np. zakładki punkt kontaktowy, czy też data metadanych, a także wersja metadanych. Kolejną zakładką jest identyfikacja zasobu. Zawiera dane dotyczące szczegółowych informacji o zasobie, dla jakiego zapisane są metadane. Położenie geograficzne grupuje informacje dotyczące zasięgu warstwy, o których mowa w metadanych oraz jej układu współrzędnych. Zakładka odniesienie czasowe zawiera informacje czasowe o danych, które dotyczą metadane. Organizacja odpowiedzialna to informacje o organie, który odpowiedzialny jest za zarządzanie, przechowywanie oraz publikację danych. W przypadku danych projektu ISOK jest nią centralny ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Informacja o zarządzaniu zasobem to dane o ewentualnych aktualizacjach danych. Słowa kluczowe przechowują listę wybranych dla danego zasobu słów kluczowych opisujących charakter danych. Warunki dostępu i użytkowania danych to informacje o stosowaniu użycia zasobu oraz ewentualnych ograniczeń. Jakość i ważność zawiera dane o rozdzielczości przestrzennej i czasowej zbioru oraz informacje o dokładności, kompletności oraz spójności danych. Klasyfikacja danych przestrzennych. Przyporządkowuje zbiór do zdefiniowanej kategorii tematycznej, informacja o dystrybucji, informuje użytkownika o formacie, w jakim przekazywane są dane. W analizowanym pliku metadanych jest nim format ASCII oraz zgodność, przechowuje informacje o rodzaju specyfikacji, z którymi zgodne są dane. Oprócz edycji czy też podglądu metadanych, Edytor metadanych oferuje możliwość utworzenia nowego pliku metadanych. W tym celu wejdź do Menu Plik Nowy i wybierz profil NMT. Następnie przyciśnij przycisk dalej. W oknie edytora metadanych wyświetlą się puste, nie zawierające informacji zakładki. Zakładki te w celu poprawnego wykonania pliku metadanych powinny być uzupełnione. Na cele niniejszego ćwiczenia zostanie uzupełniona jedna z tych zakładek: metadane na temat metadanych. W nazwie organizacji wpiszę Proga Consulting. Telefon plus +48 12 415 4150641 oraz adres e-mail mateusz.maslankałpaprogea.pl Po wpisaniu wszystkich pól w tej zakładce proszę przyciśnij zapisz. Plik można zapisać w folderze ćwiczeniowym ćwiczenia robocze. A następnie zapisany plik wyświetlić w przeglądarce internetowej. W oknie przeglądarki internetowej wyświetlone zostaną tagi, m.in. o nazwie organizacji, telefonie czy też adresie e-mail. Są to informacje, które zostały przeze mnie wcześniej wprowadzone. Celem ćwiczenia było nabycie umiejętności obsługi edytora metadanych i walidacji pliku metadanych. Zostały również zaprezentowane poszczególne informacje zawarte w pliku metadanych. Dysponując plikiem metadanych, masz możliwość uzyskania jednoznacznych informacji na temat aktualności danych, ich źródła oraz innych informacji dotyczących tych danych. Jest to niezmiernie istotne dla poprawnego projektowania algorytmów, a także dla interpretacji wyników analiz. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.skoleniaLidar.gugik.gov.pl